Kilka wystaw, wyjazdów plenerowych i masa zdjęć to efekt pracy grupy Blik Studio działającej w Chrzanowskim Domu Kultury. Mają różne zainteresowania i różne życiowe plany, ale łączy ich jedno – pasja do fotografowania. Dla jednych to zamiłowanie stało się sposobem na życie, dla innych pozostało weekendową pasją. Członkowie Chrzanowskiej Grupy Fotograficznej Blik Studio, która przez 2,5 roku działała przy chrzanowskim Moksirze, udział w warsztatach, plenerach i wspólnych wyjazdach zapamiętają z pewnością jako przygodę. Przygodę, podczas której mieli okazję pogłębić swoją wiedzę. Poznawali bowiem tajemnice technik kadrowania i balansu światłem czy kompozycji zdjęć. Agnieszka Cudak, opiekunka grupy, starała się, by uczestnicy warsztatu wychodzili ze spotkań z głową pełną pomysłów. Przez ponad 2 lata przez grupę przewinęło się kilkadziesiąt osób. Niektóre z nich pierwsze kroki w fotografii miały już za sobą i chciały się nauczyć czegoś więcej. Jednak były też takie, które właśnie na warsztatach zdobyły swe pierwsze fotograficzne szlify. Na przykład Magdalena Jastrzębska, która dziś już nie rozstaje się z aparatem i w przyszłości planuje założyć działalność gospodarczą właśnie w branży fotograficznej. Przede wszystkim rozwinęłam się technicznie. Same zajęcia pozwoliły mi na zrozumienie fotografii od strony bardziej zaawansowanej. Zrozumiałam, że żeby robić dobre zdjęcia, nie trzeba mieć aparatu nie wiadomo jakiej klasy, bo to człowiek robi zdjęcia, a nie aparat tak naprawdę. Aparat to jest tylko narzędzie. No i to mi Agnieszka pomogła zrozumieć. Agnieszka i ludzie z Blik Studio. Członkowie grupy spotykali się 2 razy w tygodniu, dyskutowali o fotografii, oglądali zdjęcia, analizowali je. Uczyli się wzajemnie od siebie i nabierali doświadczenia, bo przecież każdy z nich miał własną wizję świata, widzianą okiem obiektywu. Samo podejście do obiektu fotografowanego to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co chcemy przekazać na zdjęciu, jaką formę chcemy pokazać na zdjęciu. To też zależne jest, owszem, ważna jest też technika, ale nie zawsze jest ta technika najważniejsza. Z czasem kilka osób założyło własne firmy. Podczas spotkań zawiązały się też przyjaźnie, a nawet związki. Wyjazdy, spotkania właśnie zintegrowały grupę, także się zawiązały różne znajomości, przyjaźnie, które myślę, że przetrwają wiele lat, nawet jak już grupy nie będzie. Nawet się potworzyły jakieś tam pary. Plon spotkań Blik Studio to kilka tematycznych wystaw. W Galerii na Piętrze oraz w Galerii na Styku Chrzanowskiego Ośrodka Kultury grupa prezentowała portrety kobiet, dzieci. Nie zabrakło też fotografii abstrakcyjnej, a ostatnio zdjęć wykonanych w technice makro. Bo jeżeli była zima, no to mieliśmy zajęcia w studio, więc albo to były właśnie fotografowanie modelek, albo na przykład tak jak mieliśmy te wernisaże abstrakcje, gdzie też użyliśmy kompozycjami, bawiliśmy i tak dalej, żeby coś ciekawego stworzyć. No też żeśmy sobie opowiadali o fotografii, o ciekawych fotografach, którzy mogą być dla nas jakby taką inspiracją, żebyśmy mogli robić lepsze zdjęcia. Ze względu na plany zawodowe Agnieszki Cudak związane z jej zagranicznymi wyjazdami, sekcja fotograficzna teraz zawiesiła swą działalność. Ostatnie spotkanie podczas wernisażu wystawy Magiczne Makro stało się jednocześnie okazją do podsumowania i pożegnania instruktorki. Były kwiaty, trochę łez, ale i śmiechu podczas wyświetlania krótkiego filmiku dokumentującego wspólne plenery i spotkania miłośników fotografii. Wszak miłych chwili wspomnień nazbierało się sporo podczas tych 2 lat.